Widzowie, wstaję sobie rano i patrzcie, co ja tutaj widzę. Co to ma być? To z mojej uprawy nie ma praktycznie nic. Jakiś tutaj syf się zrobił. Tak długo nie byłem na moim polu, że ono całe zarosło. Więc teraz będę potrzebował kogoś, żeby mi w tym pomógł ogarnąć to pole. Więc widzowie, no sam tego nie zrobię, bo słuchajcie, za dużo troszeczkę tego. Ale znam pewną osobę, która potrzebuje pomocy. Tą osobą jest Nubek. I ostatnio Nubek naprawdę ma słaby okres na Wojanowicach. Spójrzcie. Chodzi tam sobie, ma ubrania jakieś brzydkie. Słuchajcie, ja bym mu chciał pomóc, dam mu pracę. Dam mu pracę ogarnąć moje pole, które obecnie jest totalnie zniszczone. I w zamian dam mu troszeczkę pieniążków, żeby mógł sobie kupić nowe ubrania, troszeczkę się odświeżyć, zgolić się, bo słuchajcie, on ma brodę. I może w przyszłości dam mu jakieś lepsze płatne zadanie, żeby sobie kupił domek, ponieważ chyba obecnie jest bezdomny. Więc weźmy sobie jakąś motykę. Co to za dźwięk? Co to? Słuchajcie, czy on tam naprawdę, czy on robi to, o czym myśli? Nie, nie, dobra, Nubek, ty nie możesz takich rzeczy robić tutaj, Nubek! Nubek! No nie, no opanuj się, Nubek, to jest dramat. Takich rzeczy się nie robi. Nubek. Nie, światło. Już ty tutaj masz wszędzie światło. Nubek, koniec tego. Nie możesz być nieudacznikiem. Trzeba się za ciebie wziąć. Mam dla ciebie idealną pracę, dzięki której będziesz mógł sobie kupić nowe ubrania, ogolić się troszeczkę i stary, będzie lepiej, naprawdę. To co, bo się nie mówię, to mi co, urosła broda? No, urosła ci broda, stary. Chodź, pokażę ci. A tutaj, o nie, ale śmie... Ja nie mogę to zjeść, naprawdę. Nubek, do mnie nie podchodź za blisko. Póki co, ej, no, no, no nie, nie, ale nie zasyfiaj Wojanowic. Zostawiam ślady, a może to ty zrobiłeś ten syf na moim polu? Chodź zobaczyć moje pole, ty. Moje, moją działkę polową. No przestań masz, wszędzie zostawiać dirta. Masz 2 złote, bo ty jesteś taki bogaty. No, dostaniesz stare 2 złote, jeśli tylko mi pomożesz. No widzisz, tego ty nie robiłeś tego? Ja nie. No ta, ty nie, na pewno? Ale co ja mam zrobić? Stary, jak ogarniesz to całe pole, dostaniesz ode mnie, powiedzmy 20 sztuk złota dostaniesz za wyczyszczenie całej działeczki. Za te złoto będziesz mógł sobie kupić nowe ubrania i żyć jak król. Może jeszcze nie król, ale na pewno to jest dobry początek, co nie? A nie widzisz zarazy jak król, przecież czuję się dobrze, czy wyglądam źle, jak oceniasz? Nubek, czyli nic nie chcesz zmienić w swoim życiu? Naprawdę? Ale nie chcę złota, mogę dostać dirta. Ale za dirta to nikt od ciebie nie ten, nie kupi, wiesz. Nic, ja ci pomogę, trzymaj, dałem nie, ci żelazną butykę. Źle widzę chyba, bo zniszczyłem nie to, co trzeba chyba, nie? Ziemniaki możesz zniszczyć, w sensie posadzić tylko z powrotem, co nie? Aha, dobra. To ziemniaki ojej, potem ale trzeba posadzić. Dawno nie miałem pracy w ogóle, dzięki. Spoko, Nubek, właśnie widać, że dawno nie pracowałeś, bo coś ci się... Ojejku, jak ty to wszystko niszczysz. A puu, puu. Ale to śmieszne, już dawno tak się nie bawiłem. Czuję się, trochę kości mnie bolą. A, no bo tak, jak długo nic nie robiłeś, to ci się wszystko zasiedziało, co nie? A teraz może już widzisz, będziesz mógł to ogarnąć. Jest jakiś masaż na Wojanowicach? No może jest, ale to wiesz, za pieniądze nie ma za darmo. Dobra, ja idę po wypłatę dla ciebie, bo widzę, że tutaj nieźle ci idzie. I zaraz ustalimy jakąś tam wypłatę. Tylko, tu wiesz, tutaj te miejsca też muszą być zajęte przez ziemniaki. Tutaj dobra, te. Dobra, wszystko robię, byleby dostać trochę złota. Dobra, idę w takim razie ogarnąć to złoto, pieniążki dla Nubka. I słuchajcie, za te pieniążki Nubek będzie mógł naprawdę fajnie się rozwinąć. Więc okej, bierzemy sobie tutaj te bloki złota. Troszeczkę sobie ich wezmę i okej, szapki mamy. Dobra, przerobione, Nubek na pewno będzie zadowolony. Nubek, mam pieniądze. Szefie, bo mi się motyka zepsuła. Już ci się zepsuła? Ty chwilę tylko tutaj pracowałeś. Ole, ci no tutaj drzewo wyrosło. Mogę szybko, bo chcę pracować. Dobra, to chyba póki co dam ci siekierkę i zetnij te konary drzew ogromne, bo one tutaj na pewno będą przeszkadzać. A ja idę po motykę ci, ogarnę motykę. Ale duże. Dobra, widzowie, cały czas trzeba. Mimo tego, że Nubek niby sam to miał robić, to i tak muszę mu pomagać, co nie? Więc zróbmy mu te motyki, o które nas prosi. Mamy tutaj patyki, mamy to wszystko. I słuchajcie, wszystko będzie pięknie. Nubek po prostu potrzebuje jakiegoś zajęcia. Na obecną chwilę sami widzicie, w jakim opłakanym stanie jest. No spójrzcie, ale w końcu widać po nim, że ma jakąś motywację. Okej, Nubek. O, szefie, przepraszam, zrobiłem to dla ciebie. Proszę, co? Szefie. Wow, ile rzeczy!
Ładnie. Ty, Boże, zabieram, zobacz, zobacz. No ale ładnie, ty. Nie kradnę. Ty, to będzie więcej warte niż 20 sztabek złota. Ty naprawdę jesteś dobrym pracownikiem, stary. Dostaniesz ode mnie podwyżkę. Kiedyś pracowałem za Dita, a nie za jakieś złoto, ale kiedyś to były lepsze czasy. A teraz kiedyś to było, co? Nie to, co tak. Teraz. Teraz to drogo, za złoto, co to jest tak tanio? No bo stary, za Dirta to ci nikt nie da jakiegoś ubrania, a to trzeba, wiesz, kupić od kogoś. Ja ci potem pokażę takie ciekawe miejsce, w którym możesz jakieś zakupy zrobić. I na pewno będziesz mógł się fajnie ubrać. Nazywa się wojanshop.pl, widzowie. Pierwsza linia w opisie, jeżeli wy też chcecie się kozacko ubierać, dołączyć do Wojan Team, to zapraszam. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem, więc naprawdę jest mega fajna opcja. A my, słuchajcie, dopingujmy tutaj dalej Nubka. Może ja mu troszeczkę pomogę z tym tutaj drzewkiem, bo ono jest problematyczne troszeczkę. Okej, okay. Tutaj na pewno są jakieś konary, które trzeba rozwalić do końca. Ale strasznie, chyba przyda ci się, a może powiem, ja zostanę tutaj na czatach, bo tutaj ktoś chyba to naprawdę zasypił. No właśnie, ja się zastanawiam, kto to tak zasypił, czy to samo zarosło. W sumie ja tym się nie zajmowałem długo, więc mogło samo zarosnąć, co nie? O, tutaj widzę, mamy tutaj tego ziomeczka, który nam przeszkadzał w zniszczeniu tego drzewa. I teraz już, o, widzicie, teraz już samo się niszczy, więc pięknie, nie zostało. Wiesz, jakie jest moje marzenie, pojan? Jakie? Zainstalować kamery, filmy z kamerami. Chcę mieć kamery na Wojanowicach. Ej, kamery na Wojanowicach to byłoby kozackie, widzowie. Mi się wydaje, że już od dawna powinny być zainstalowane kamery. Bo ja tutaj, zrobić. No jest, byłoby na pewno bardziej bezpiecznie. Byśmy wszystko widzieli, jakieś tajemnicze postacie i tak dalej. Ty, ładnie ci to polejdzie, możesz dać mi jedną motykę, to ci trochę pomogę. No, bo tam a wiesz czemu, pojan? Co? Bo, moje, bo po prostu moim hobby jest nagrywanie aparatem. Co? Aparatem? Tak. A, czyli ale chcesz być filmowcem popularnym. Tak, ale nie stać mnie, nie? A, no to widzisz. To ci załatwimy taką pracę, że tutaj będziesz mógł aparat kupić w sekundę. Mam kilka rzeczy, którymi mógłbyś się zajmować. Między innymi już od dawna mój McDonald's i mój Apple Store no są w opłakanym stanie, tam stary nic nie ma, tam nic nie kupisz. Przecież kiedy ostatnio byliśmy w Apple Store? Widzowie, dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy wznowili sprzedaż iPhone'ów na Wojanowicach. Nowy iPhone wyszedł, a my nawet nie sprzedawaliśmy go. Co to ma być, nie? Co to ma być? Ja to nawet Nokii nie mogę mieć. Stary ty, ta Nokia to by ci wytrzymała dużo. Ta Nokia to jest niezniszczalna, więc dla ciebie idealna. Okay. Nokia kiedyś kupiłem za 20 dita, a to stare czasy. Kiedyś to było. Stary, to moje pole dzięki tobie wygląda jak nowe. Dziękuję ci, noob. Cieszę się, mogę dostać zapłatę. No, robota nieskończona, nie? Ja ci tu pomagam, ale no, tutaj jeszcze trzeba zasiać ziemniaki w miejscach. Przepraszam, szefie, przepraszam, szefie. Debinu, zacycę się, debinu. To było do mnie, debinu? Nie, pomyliłem się. A, no, no spoko. Ej, serio, to wygląda jak nowe. Bardzo ładnie to wygląda. Fajnie. Naprawdę jestem zadowolony z tego, co tutaj zrobiłeś, Nubek. Dlatego dam ci uczciwą wypłatę. Słuchaj. Ojej, ale... Wow. Uwaga. Złoto dla ciebie. To jest obiecane 20. A tutaj masz jeszcze, słuchaj, premię. Drugie 20. Nie. Naprawdę. No, wykonałeś kawał dobrej roboty, słuchaj. Myślę, że za jakieś 20 sztabek już będziesz mógł kupić jakąś fajną bluzę. Oh my god! A kupię za to Dirta? Dirta na pewno też kupisz. Stary, mamy cały tam sklep, przecież płaszkę, która jest jeszcze nie... Lecimy? Ale nie jest jeszcze aktywna, tam za dużo produktów nie ma, ale można sprawdzić, co tam jest na obecną chwilę. Zobaczymy, czy tutaj w płaszczce cokolwiek można kupić, tak naprawdę. Bo dawno tutaj nikt nie obsługiwał. Dobra, co my tutaj mamy? Tanio i szybko, codziennie niskie ceny, płaska. Okej, okay, jedna smycz. Wszystko jest za diaksy, stary. Wszystko jest za diaksy. Ej, nie, co ty widziałeś? Jeden diaks za dwa diaksy. Stary, ale my to zmienimy, żeby tutaj pieniądze. Dostałem starą walutę, która już nie działa. Nie będzie działała, stary. Otworzymy, zrobimy, widzowie, bank Wojanowic. Tak, trzeba zrobić bank i pieniądz. Wytworzymy wojanowicki pieniądz. To będzie kolejny krok. Nubek, zrobimy z tego metropolię. Ale ja mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie. Potem będziesz mógł wymienić to złoto na naszą walutę. Wprowadzimy Wojano coiny.
Wojanowice coiny. O. Mam jeszcze jedno zadanie, które na pewno bardzo by tutaj pomogło nam na Wojanowicach, bo nie mamy tutaj jedzenia. Powoli kończy nam się jedzenie. Natomiast mamy krowy, które są o tam. No nie, ja nie wychodzę za Pojanowice. Czemu nie wychodzisz za Pojanowice? No widzisz, jak ja wyglądam, jest mi tak zimno, to jest tak. Nie, mi się ciemno robi, ja nie wychodzę, przepraszam. Nie, nubek, wyjdziesz na zakupy i kupisz nowe, dobra, stary, to chodźmy się przespać. Czekaj, to będzie może w dzień cieplej. Bo teraz faktycznie noc, no to chodźmy się przespać i będzie rano cieplej, będzie można zacząć działać, co nie? Muszę te wszystkie pieniądze schować. A, no to całe pieniądze, a ja wezmę troszeczkę więcej pieniędzy. Bo faktycznie ty potrzebujesz troszeczkę więcej mamonki za kolejne zadanie, które będziesz miał do wykonania. Czyli te krowy. Dobra, to idę spać, nubek. I zaraz się widzimy rano, co nie? Na kolejnym zadaniu. Dobra, widzowie, idziemy spać. I rano damy nubkowi kolejne zadanie. O, jaki piękny dzień na Wojanowicach. 6 rano, pobudka. Ciekawe, czy nubek jeszcze śpi, czy już wstał. Dobra, idziemy do niego zobaczyć. Bo to jest naprawdę ciekawe, czy w końcu się pozbierał. O! Stary, wstałeś! Nie sądziłem, że o 6 rano wstaniesz. Puch, patrz na to, co pozwoliłem, Pojan. Co? Co sobie pozwoliłeś? Co ty kupiłeś? Steka! O, w końcu nie jesz tego zgniłego mięsa! Ile cię kosztował ten stek? Za ile go kupiłeś? Ojej, sprawy nic nie mam. Nie no, jeszcze trochę mam. Nie no, na pewno masz. No dobra, dobra, to ja mam kolejne tutaj złoto. Dam ci jedno na zachętę, słuchaj, to będzie tak jakby początek. To będzie za początek. Ej, nie, to jest podejrzane. Co? Czemu podejrzane? Co ty mi, co ja mam zrobić teraz za pracę? To nie jest jakby za darmo pieniądze, tutaj mam więcej. Ponieważ idziemy do krówek. Mamy mało zwierząt na Wojanowicach, kończy nam się jedzenie, potrzebujemy jedzenia. O, to będzie kolejne zadanie, słuchaj, jakie dziury tutaj są. Będziesz mógł w sumie w wolnym czasie pozbierać jakiś piasek, ale nie tutaj stąd, tylko gdzieś dalej. I wtedy będziesz miał kolejne zadanie. Teraz to nie wiem, bo my tak bolą plecy, że no ale to spoko, to sobie odpoczniesz. Jeszcze nie mówię ci, żeby to teraz zrobić, stary. Może do jakiejś właśnie masaż pójdę. Aha, na masaż. No w sumie masz teraz pieniądze, to możesz masaż zrobić. Słuchaj, mamy tutaj krówki. I te krówki trzeba by było zaprowadzić do Wojanowic, żeby zrobić troszkę więcej, wiesz, jedzonka. Nie mamy świnek, ja świnki kręcę. Trzeba będzie skołować. Ale póki co krówki myślę, że wystarczą. Stary, tutaj masz wózek. Nawet kilka wózków. Nie mówisz, jak ja nie ogarniam, ja w życiu nie trzymałem takich rzeczy. No stary, tutaj trzymaj pszenicę i ja ci zaraz wszystko pokażę, pa. Bierzesz wózek. Bierzesz se wózek. Kładziesz wózek se tu. A najlepiej, żeby wiesz co, troszeczkę se odleciał wózek, bo się boję, że on wyleci. Okej. Wyleci. A dobra, jest git. Jest git. I teraz tak. Idziesz po krowę. Możesz dać mi tą siekierkę, którą ci pożyczyłem. Ale one. Czym one się ode mnie odsuwają? Czy ja źle wyglądam? Może trochę źle pachniesz, ale to się zmieni, jak kupisz sobie szampon nowy. Dobra, daj no mi siekierkę i ja tutaj ci pokażę, jak to się robi. Zobacz. Bierz sobie jedną krowę. Okay. Zapraszam, jedna po kolei, Nie, uważaj, cię zaatakują. Po kolei. No, kurczaki. Kurczaki, ile ich tu. Ty, czemu one wracają? Ty, trzymaj jedną, trzymaj tą krowę. Okej. Okay. No, uciekają. O, dobra, udało się. Uderzyłeś mnie. Sorry. I teraz pa. Bierz krowę, ona syjdzie. I dajesz ją. Chodź krótko. Ona mnie słucha, czy nie? Nie. Halo, o dobra, patrz. Może ja się trochę odsunę, bo może. Krowa tutaj idzie i słuchaj, chcemy ją wziąć na to. Chcemy ją do wózka wziąć. Ty, a czy ona wejdzie do wózka? Czemu ona nie chce wyjść? Dobra, pomogę jej! Amas! Teraz ci ucieknie, Nubek, teraz ci ucieknie. Ale czekaj, czemu ona nie chce do wózka wejść? Okej, może teraz. Ona chce wyjść w tamtej dziurze, patrz. No właśnie, te dziury tutaj wszędzie są i one przeszkadzają dużo. Dobra, teraz te krowy muszą przyjść. Halo, Mućka! Mućka, ty! Chodź tu! Ty tepinu! Ty tepinu, Mućka! O, jest! Dobra, i teraz pakuj ją do tego, do wózka dawaj go! Dawaj ją do wózka! Nubek, do wózka ją dawaj! Panie Sefie, jest tak ciężko! A jeszcze ją troszeczkę tutaj jedzonkiem przeprowadzę. Dawaj do wózka, dawaj, już prawie! Ale ciężko! No, ja ci pomogę. Ty, faktycznie jest ciężka ta krowa. Okay? Nie! Co jest? Nie! Krowy się nie da do wózka? Jakim co? A, jest!
Woo! Oh my god, ale ciężka, nie? Skubana. Jest? Ciekawe, ile mięsa da. Jest naprawdę ciężka. Ty, a czy teraz da się wózek dać na tory? Chyba da się. Króweczko, króweczko, leci do Bojanowic. Yes! Patrz, faktycznie leci do Bojanowic krowa. Dobra. Jak super, Bojan. Ha, udało się, co? Dobra. Jestem zmęczony dzisiaj, naprawdę. To jedna krowa chyba mnie pokonała. A stary, wiesz, że z jedną to się nic nie zrobi, to potrzeba drugą. O, ja cię klęcę, dobra, mam to ten, mam wózeczek. Drugą to ty już ogarniasz, trzymaj, ja ci dam pszenicę. O nie, to teraz będę farmerem? No jest, wiesz, chodź, dostaniesz chodź zapłatę za to, wiadomo. Okej, okay, idzie króweczka. Z drugą będzie łatwiej, zobaczysz. Już jest w prawo. Ona skacuje, czy nie? Ty, ona się chyba boi przeskoczyć przez to. Czekaj, aha, ja to spróbuję rozwalić. Okej, okay. I spróbuj teraz ją tam zaciągnąć. Chodź, chodź króweczko, okay. Odezucę jej, patrz. Ty, ona cyka się. Dobra, czekaj, rozwalę? O, sorry. Ała! O, sorry. O, pa, przeszła. Ej, co? Ej, co? Ej, to się nie liczy. Ej, coś się tutaj nie pykło. Co ty tutaj robisz z powrotem, krowa, ty? Jesteś smoka. Ty, trzeba ją z powrotem zaprowadzić. Wracaj tam. Jak ją mam? O, dobra. Już prawie, ty. Ej, co, z dołu będzie lepiej. O, i drapa. Bojan. Co z dołu? Z dołu będzie lepiej. Jedzie! Nie musi wtedy skakiwać. O, dobra, to spróbuj z dołu ją ogarnąć. Bierz, za to mam wózek. O, dobra, dobra, mam, mam. Stary, ja muszę powstrzymać tę krowę, ty weź się zajmij tamtą. Ty weź się zajmij dobra tamtą, a ja spróbuję sprawdzić, dlaczego tamta krowa do nas wróciła. O co tu chodzi, może to zrobiła osoba, która jest odpowiedzialna za zniszczenie mojej farmy. Może ta sama osoba tutaj sobie trolla jakiegoś zrobiła. Słuchajcie, nie mam niestety elektry, więc tam nie dolecę. Ale słuchajcie, Nubek sobie całkiem dobrze radzi. Ty, wraca ta krowa. Okej. Woo! Wpadła do dziury, co jest? Znaczy, ja mogę ją teraz popchnąć. O! Nie! Nie! Co ty się odwaliło? RIP krowa! Co ty się odwaliło, widzowie? Krowa mi umarła. O co tu chodzi? Dobra, nie. Wow! Ty, przedostałaś się tutaj. Nubkowi się udało. Dobra, zaraz idę go pogratulować mu, ale też będę musiał mu zaraz złą wiadomość sprzedać o jednej z naszych krówek. Okej, okej. Jest! Udało się, dobra, dlaczego to się odbiło? Odbiło się to od tej ścianki. A, bo to był wózek, dlatego to się odbiło. Aha. I teraz nasza króweczka jest już w domu. Super, w takim razie rozwalamy to. Nie, 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 nie zgiń tylko moja mordeczko. Czekaj, dam jej może jedzonko. Okej, okay. Trzymaj, okej, okay. I spadnij tu. Dobra, króweczka żyje, jest dobrze. Jest dobrze. Udało nam się. Zaprowadziliśmy jedną króweczkę do Bojanowic. Ale została nam jeszcze jedna. Nubek pewnie się zastanawia, co teraz się stało. Pewnie wszystkie króweczki są już tam, wiecie, w tej zagrodzie. Ale będzie... O, patrz! Kolejną ogarnął! Kolejną króweczkę ogarnął! Ty, jak Nubkowi idzie! Dobra, ty! Idę mu pogratulować i mu zapłacić, bo patrz, co tu się wydarzyło! Kolejna krowa ogarnięta, dobra! To krowa tutaj schodzi z tego, super! I słuchajcie, mamy już dwie krowy, więc będzie co jeść. Idę Nubkowi powiedzieć, że to już wystarczy, bo zaraz pewnie kolejną ogarnie krowę. A tu już nie chcemy więcej, tu już nie potrzebujemy. Ej, ale naprawdę, dajcie znać, widzowie, czy waszym zdaniem Nubek to jest jakiś urodzony farmer. Jak dla mnie, to on naprawdę może swoją własną farmę robić. Już w końcu stodołę obok swojego domku ma, więc słuchajcie, droga wolna do bycia farmerem. Nubek! Nubek! Stary, ogarnęłeś dwie takie krowy, że normalnie tyle mleka dają, że są przekozackie. Dlatego... miło mi wszystko, co kazałeś mi, Sefie, zrobiłem. Dla mnie też jest mega miło, dlatego słuchaj, to jest twoja wypłata, naprawdę. Oddaję wszystko. O, dziękuję, wow, dziękuję. To jest twoja wypłata, stary, i... No. Dużo! Dzięki. Za to też nie tylko jedzenie sobie kupisz, ale też ubranie i wiele więcej rzeczy, więc kozacko. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.